Zgodnie z tym, co Wam obiecaliśmy, zaczął się off-season i my też będziemy starali się być jak najbardziej aktywni. W przeddzień decyzji Carmelo Antonego, czy zostać, czy odejść z New York Knicks, mamy inną drużynę, o której bardzo warto nadmienić kilka słów. Z tej strony Piotrek Zarychta. Moim dzisiejszym gościem i Waszym gościem będzie Czarek Szwarc, redaktor MVP magazynu i jeden z największych ekspertów w Polsce o Cleveland Cavaliers, współautor bloga cavaliers.pl/blogspot.com. Cześć Czarku. Cześć, witam cię. I od razu pierwsze pytanie do ciebie, bo jedna rzecz, która nas najbardziej nurtuje, poza oczywiście tym, jak się sprawdzi David Blatt na stanowisku szkoleniowca, jakie będą dalsze zmiany w zespole, to kogo Cavaliers wybiorą z pierwszym numerem w drafcie? Jeszcze do powiedzmy zeszłego tygodnia, początku, według mnie był to Joel Embiid. Tutaj nie było wątpliwości. Przynajmniej dla mnie, to po tym, co pokazał na workaucie, i ty zarówno tym w Cleveland, jak i tym tam w Santa Monica, myślałem, że to będzie on. No ale teraz po kontuzji, jak się okazało, ta kontuzja podobno została nawet znaleziona przez lekarzy w Cleveland, co powoduje, że te informacje docierające do nas są trochę sprzeczne. No ale wychodzi na to, że będzie to ktoś z dwójki Jabari Parker, Andrew Wiggins, a tutaj wybór nie jest taki prosty. Przez większość sezonu na tych listach skautów tworzonych przez skautów Cavaliers na szczycie był Jabari Parker. Także myślę, że jeśli szału jakiegoś nie zrobił naprawdę dużego na workoutach w Cleveland Andrew Wiggins, to zostanie wybrany Jabari Parker, chociaż pojawiają się głosy takie minusowe w jego kierunku. Właśnie, czyli jeżeli byłby to Jabari Parker, to mielibyśmy takiego, powiedzmy, naturalnego następcę do pierwszej piątki Luola Denga, który no raczej nie zostanie w Cleveland. Przynajmniej ja nigdzie nie spotkałem się z żadnym takim raportem ze Stanów, że Deng miałby zostać w Cleveland. I też mi się wydaje, że sami Cavaliers chyba za bardzo nie będą chcieli go zostawić u siebie, ale to nie wiem, może mnie wyprowadzisz tutaj z błędu. Nie, Cavaliers jakieś 2 tygodnie temu pojawiły się takie informacje, że nie są w ogóle zainteresowani rozmawianiem z Luolem Dengiem na temat przedłużenia kontraktu z nim, podpisania nowej umowy. Także Parker byłby naturalnym zastępstwem, ale w zasadzie Wiggins też, dlatego ten wybór jest trudny. To chodzi tutaj, to jeśli chodzi o pozycję, to jest ta różnica, że Parker jest tym twinerem, może być twinerem. Nie wiadomo, czy on będzie tak naprawdę w NBA grał na trójce czy na czwórce. Tu jest problem. No właśnie, to jest taka poniekąd trochę też ten problem rok temu był z Antonem Bennettem, bo też nie wiadomo było, czy to jest gość na trójkę, czy na czwórkę. Oczywiście to są też trochę inne warunki fizyczne. Bennett jest zawodnikiem, tak mi się przynajmniej wydaje, bardziej zbitym w sobie, bardziej przyziemnym, on bardziej będzie operował bliżej kosza. I tu mi się wydaje, że ten Parker mógłby być fajnym rozwiązaniem. Natomiast mnie jeszcze nurtuje inna sprawa, bo zaczynają budować Cavs ten zespół od obwodu, to jest już taka nowa moda w NBA od jakiegoś czasu, jest Kyrie Irving, później doszedł Dion Waiters i teraz powiedzmy Wiggins albo Parker. Czy ty widzisz, że w tym zespole jeszcze miejsce dla Waitersa? Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że w ciągu 4 dni Dion Waiters opuści Cleveland. Najprawdopodobniej w noc draftu. Myślę, że to nie ma miejsca dla niego w tym zespole i tutaj będzie szukana jakaś dwójka, a wybrany zostanie zawodnik na pozycję small forwarda w drafcie. Nie widzę Diona Waitersa, to jest zbyt podobny zawodnik do Kyriego Irvinga i tyle samo potrzebuje piłki w rękach, co jest problemem i co jest też plusem dla Jabariego Parkera, bo Cleveland Cavaliers mają właśnie tam Kyriego Irvinga, będą mieli jakąś dwójkę, nie wiem akurat kto to będzie, nie będzie to według mnie Dion Waiters i nie potrzebują kolejnego zawodnika, który będzie chciał tej piłki za dużo, a piłki potrzebuje Andrew Wiggins. Jabari Parker jest zawodnikiem, który może stać gdzieś w rogu boiska i rzucać za trzy. Jest bardziej typem takiego spot-up shootera. Może grać mniej po prostu z piłką. Bo tak jak mówisz, jeżeli oni mieliby iść w tym kierunku, to ta plotka, która się teraz pojawiła o wymianie z Brooklyn Nets, do której do Nets miałby pójść Jared Jack, a w drugą stronę Marcus Thornton, to Thornton jest też takim typem zawodnika, który raczej gdzieś będzie czekał na podanie i będzie rzucał z miejsca właśnie po odegraniu, na przykład po penetracji Irvinga. I to też mogłoby być dobry zamiennik właśnie dla Waitersa.
Tak, to byłaby dobra opcja. To rzeczywiście, chociaż wczoraj już tam pojawiły się oczywiście zaprzeczenia też tej plotki i nie wiemy, co tak naprawdę tam się dzieje. Nie wiem, jaki miałby to sens dla Brooklyn Nets wymienianie jednego zawodnika, za którego płacą dosyć dużo, a mają jeszcze rok jego kontraktu, za Jareda Jacka, który też ma trochę przepłacony kontrakt, wydaje mi się, i ma go jeszcze 2 lata przed sobą. Także nie wiem, czy to był dobry pomysł dla Nets i czy ta wymiana dojdzie do skutku, ale Thornton byłby lepszym zawodnikiem niż Dion Waiters. Znaczy nie indywidualnie, bo Dion Waiters ma ogromny talent, tylko on po prostu nie odnalazł się w tym zespole. On potrzebuje gdzieś większej roli w innym zespole. Okej, okay, to teraz powiedz mi, jak widzisz w ogóle, bo tak, przychodzi David Blatt, trener, który w NBA nie ma żadnego doświadczenia. On wielkie triumfy święcił na starym kontynencie. On w Europie wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania. No i teraz dużo się mówi o tym, że on będzie być może wprowadzał Princeton Offense, czyli coś, co próbował gdzieś tam te 2 sezony temu w Lakersach wprowadzić Mike Brown. I czy Cleveland są w stanie złapać tą ofensywę? Czy Blatt będzie, czy może nie będzie tak, że Blatt będzie zmuszony do naciągnięcia gdzieś tam tego swojego pomysłu na atak do tego, co do materiału, jaki tak naprawdę ma Cleveland? Nie, myślę, że akurat Cleveland, Princeton Offense dobrze by się sprawdziła. Princeton próbował też wprowadzić Byron Scott w Cleveland. Wyszło mu to lepiej niż w sumie, jeśli chodzi o ofensywę Mike'a Browna, który przyszedł do Cleveland z kolei z założeniem defensywnym. Tak jak chciał się popisać swoją ofensywą w Lakers, tak do Cleveland wrócił jako ten, który odmieni obronę. A Cleveland jest drużyną dosyć taką szybko grającą i myślę, że dobrze odnaleźliby się w tym ataku, który opiera się na ciągłym ruchu, tych zasłonach bez piłki i ścięciach jakichś pod kosz, backdoorach. Myślę, że odnaleźliby się w tym dobrze i nie sądzę, żeby David Blatt musiał coś naginać, że tak powiem, w swoim tam kunszcie trenerskim. A czy widzisz, bo teraz jest jeszcze jedna rzecz, która mnie właśnie uderza, że to mamy kolejne lato z rzędu, gdzie dużo się mówi o Cleveland Cavaliers, gdzie oni kolejny raz mają mnóstwo decyzji do podjęcia, też często sami się wrzucają na minę, jak chociażby to zatrudnienie Mike'a Browna, ten wieloletni kontrakt i teraz kolejny szkoleniowiec, ale decyzja moim zdaniem najbardziej kluczowa dla tego zespołu to jest nowy kontrakt Kyriego Irvinga. Ja parokrotnie w naszych podcastach dosyć mocno krytykowałem Irvinga, mówiąc, że dla mnie to jest trochę taki Steve Francis, tylko bez wyskoku na wsady. I ja bardzo mocno optowałem za tym, żeby albo Cleveland dali mu teraz niepełny kontrakt, niemaksymalny kontrakt, albo żeby poczekali rok i za rok dopiero mu oferowali umowę, już po tym pierwszym sezonie z Davidem Blattem w roli głównego szkoleniowca. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja myślę, że Kyrie Irving też długo rozważałem, czy zasługuje na ten maksymalny kontrakt, ale uświadomiłem sobie, że ten kontrakt nie jest podpisywany na to, co on osiągnął do tej pory, jeśli chodzi o zawodników w tym wieku. W tym wieku zawodnicy podpisują kontrakty, które oni spłacą, grając coraz lepiej. Kyrie Irving jest bardzo młodym zawodnikiem, on ma bodaj 21 lat, 22 lata. I on jeszcze się bardzo rozwinie. Dlatego myślę, że ten kontrakt maksymalny to jest po prostu taka opcja, w którą on spłaci, on się rozwinie. On na nią może na razie nie zasługiwać, ale na nią zasłuży. O, tak bym powiedział. Chociaż sam nie byłem do tego przekonany i też nie chciałbym. Nie podzielam takiej myśli, jak miał właśnie David Griffin, teraz aktualny menadżer Cavaliers, bardzo podobnej myśli do twojej, żeby nie dawać Kyriemu maksymalnego kontraktu, dać trochę niższy albo poczekać jeszcze rok. Myślę, że to nie ma sensu, to mogłoby po prostu osłabić pozycję Cavaliers w oczach Irvinga. To mógłby się zniechęcić jeszcze bardziej do tego zespołu. Tutaj obie strony muszą wykazać sobie wzajemne zaufanie. A Myślę, powiedz, że no mów, mów. Irving spokojnie zasłuży na ten kontrakt. Jeśli nie będą go dręczyć problemy ze zdrowiem, jeśli zostanie otoczony dobrymi zawodnikami, to naprawdę widziałem już, powiedzmy, to są mecze, dużo meczów takich a la All-Star Game, jakieś mecze letnie, ale takie pojedynki, w których
On grał w jednej drużynie z LeBronem Jamesem, powiedzmy, czy z innymi gwiazdami ligi, i on sobie radził świetnie. On potrafi grać, on potrafi, powiedzmy, pozbyć się piłki w ten sposób, że on nie musi decydować o losach meczu, on nie musi go przejmować, tak jak to widzimy czasami w Cleveland. Jeśli są lepsi zawodnicy, on ma to takie podejście, ale właśnie LeBron James, on ufa swoim kolegom i podaje zdecydowanie więcej, jeśli po prostu ma do kogo podać. Dlatego jeśli zostanie otoczony dobrymi zawodnikami, myślę, że to jest All-Star na lata i maksymalny kontrakt jak najbardziej będzie mu się należał. Okej, okay, to teraz powiedz mi taką rzecz, bo porównanie do Steve'a Francisa to oczywiście gdzieś tam taki przytyczek z mojej strony, ale wydaje mi się, że Irvingowi może być też blisko do zawodnika typu Allen Iverson, bo on jest tak samo szybki, ma taką samą łatwość rzutu. I teraz, tak jak mówisz, na pewno dla Irvinga ciekawszym testem, lepszym testem będzie prowadzenie drużyny, w której ma rzeczywiście z kim grać, bo jakby nie patrzeć, te 3 sezony spędzone dotychczas w Cavaliers, to nie miał zbyt dobrych partnerów do gry, nie miał na tyle dobrych partnerów, żeby w 100% pokazać swoje możliwości. Jak ci się wydaje, czy Irving ze swoim rozwojem dalszym powinien iść właśnie w kierunku Iversona, czy w kierunku zawodników, którzy będą stawiali na pierwszym miejscu podania? Bo dotychczas, patrząc na to, jak on gra, ja może nie widziałem go tam w zbyt wielu meczach, bo tak średnio 15-20 meczów Cavaliers na sezon udaje mi się obejrzeć. Ale wydaje mi się, że Irving nie ma takiego naturalnego instynktu do podawania jako pierwszej opcji, którą ma wybrać w ofensywie. Wiesz co, tak może się wydawać, bo jeśli ogląda się te mecze właśnie Cavaliers, on rzeczywiście tam nie podaje. On jest tam typowo opcją taką rzucającą. Ale wystarczy obejrzeć właśnie każdy inny mecz i się zauważy, że on podaje, on jest na równi. Ja bym nie powiedział, że on jest jakimś najpierw podającym, czy najpierw rzucającym zawodnikiem, takim point guardem. U niego to się bardzo wyrównuje, kiedy tylko ma do kogo podać właśnie. Myślę, że potrzebuje właśnie takiej trójki dobrej, trójki albo podkoszowego, tylko nie byłem przekonany co do Joela Embiida, jeśli chodzi o to samo podawanie pod kosz, bo to w Cleveland nie wychodziło z Andre Bynumem, z podobnym typem centra, bardzo utalentowanego w końcu ofensywnie. I myślę, że ta ilość podań by wzrosła zdecydowanie. To myślę nie jest problem Irvinga. Irvinga problemem jest zdrowie i obrona, której praktycznie nie ma i nic się w tej kwestii nie zmieniło. A powiedz mi taką jeszcze rzecz. Kto może być największym zwycięzcą tego faktu, że nowym trenerem Cleveland Cavaliers jest David Blatt? Tam wielokrotnie już czytałem, że może to być Sergiej Karasiew, który właśnie u Blatta grał w reprezentacji Rosji. I właśnie chciałbym, żebyś mi powiedział, kto twoim zdaniem może być takim zwycięzcą tej nowej osoby jako trenera i czy ma szansę zaistnieć w tym zespole teraz Anthony Bennett? Anthony Bennett. Nie wiem, czy to będzie akurat taka ogromna szansa dla Anthony'ego Bennetta. To zależy, myślę, bardziej od jego indywidualnego rozwoju i podejścia psychicznego. Jedynie właśnie w tym psychicznym może mu bardzo pomóc David Blatt, który ma świetne przemowy, ma świetny kontakt z zawodnikami. On w ogóle właśnie, jeśli w czymś ma ta drużyna zyskać, to w tym takim kontakcie trenera z zawodnikami, w tym autorytecie trenera. Ja myślę, że najwięcej zyska właśnie Kyrie Irving. Musi zostać sprowadzony na ziemię, on nie może być teraz już nie będzie mógł teraz być już zawodnikiem, który potrafi się w połowie meczu obrazić czy kłócić z kolegami w szatni. On ma być w tym zespole liderem i on będzie musiał się dostosować do tej sytuacji, w której no David Blatt nie cacka się z takimi zawodnikami. To widać po prostu, że on nawet to nie chodzi o jakieś prywatne rozmowy, gdzieś tam zaproszenie po treningu do biura. On im wypomina wszystkie błędy już w trakcie meczu. Także jeśli Kyrie Irving nie obrazi się powiedzmy na trenera, będzie go słuchał, to myślę, że on najwięcej zyska. Okej, okay, a powiedz mi, to też tak powiem ci szczerze, trochę mi się nie podoba, że rozważamy kwestię tego, czy zawodnik będzie się obrażał na to, że trener zwraca mu uwagę. To wiadomo, kwestie... Niestety tak to w Cleveland wyglądało, przepraszam, ale no, taka sytuacja była z Byronem Scottem, że cały zespół po prostu stracił jakiś taki szacunek do Byrona Scotta.
I nawet nakłaniał jakby zarząd. Takie informacje wypływały później do zwolnienia Byrona Scotta. Później podobno Kyrie Irving tam bardzo żałował tej decyzji, że Byron Scott został zwolniony, że traktował go jak ojca i nie wiem, jak to w końcu było, ale z Mike'em Brownem no, nie miał kompletnie autorytetu. Tutaj też i dochodziło do sytuacji, w których zawodnicy prawie bili się w szatni. No nie, to zdecydowanie myślę, że w kwestii akurat Cleveland i nawet ich lidera obrażanie się jest nadal aktualną kwestią. To pytanie, czy w ogóle jest sens budować drużynę wokół człowieka, który tak łatwo się obraża, który tak stroi powiedzmy fochy sobie, bo jeżeli on ma dostać maksymalny kontrakt i rzeczywiście ma być liderem tego zespołu, no to słabo to gdzieś tam wygląda. Oczywiście wiadomo, nie każdy może być LeBronem Jamesem, który ponad wszystko stawia dobro drużyny i który niezależnie od tego, kto jest trenerem, a pamiętajmy, że jak był Mike Brown trenerem, to za dużo to w ofensywie Cleveland nie wnosił Mike Brown. Tak naprawdę grali tak zwane CW. To czy to nie jest gdzieś tam ten błąd też od strony Irvinga i może nie trzeba właśnie w ten sposób, tak jak ja wcześniej powiedziałem, nie dając mu tego maksa, trochę go utemperować, bo może być też tak, że Irving po prostu za wszystko mu zbyt łatwo przychodzi. Ja myślę, że jeśli Irving po prostu będzie miał trenera, który go ustawi, on jeszcze ma czas, żeby się wychować. Irving jest wiadomo numerem pierwszym draftu, ale był wyjątkowo młodym zawodnikiem przychodząc do ligi. Wciąż jest bardzo młody, odniósł kilka sukcesów i już się myślę od niego za dużo wymaga w tej chwili. Ja myślę, że najbliższe 2-3 lata one zmienią u niego najwięcej. A jest bardzo inteligentnym chłopakiem, jest ułożony i co najwyżej to mogą być takie młodzieńcze jeszcze wybryki. Myślę, że on się zmieni i nie musimy się bać o to, że on dalej pozostanie takim obrażanskim chłopcem w szatni i zmieni się w prawdziwego lidera. Dlatego ja dałbym mu ten maksymalny kontrakt i zaufał Davidowi Blattowi, który no, słynie ze świetnego kontaktu z zawodnikami, o czym wypowiadał się nawet ostatnio były zawodnik Cleveland, Anthony Parker. Mówił, że to David Blatt jest najlepszym trenerem, dla jakiego grał w swojej koszykarskiej karierze, niedawno całkiem zakończonej, teraz jest chyba scoutem w Orlando. I wypowiadali się też inni, że po prostu gra dla Davida Blatta to jest trochę inna bajka. Porównują go głównie do Grega Popowicza. No to w tym momencie, w którym Greg jest u szczytu swojej kariery, można powiedzieć, osiągnął największy sukces, aktualnie wiadomo, tych mistrzostw już trochę miał, ale ma kolejne, jest teraz na językach. No może jest przesadzone, ale jeśli rzeczywiście David Blatt jest takim Midasem, który tam czego się nie dotknie, zamieni w złoto, to myślę, że tak samo będzie z Irvingiem. Po prostu o niego się nie boję. Myślę, że po prostu trzeba skupić się na złożeniu składu wokół niego, ułożeniu, żeby nie popełnić błędu, który został popełniony z LeBronem Jamesem, że przez lata Cavaliers z Danem Gilbertem nie potrafili pomóc mu po prostu w zdobyciu mistrzostwa. A gdy tylko LeBron James dostał odpowiednią grupę wokół siebie, łącznie z oczywiście sztabem trenerskim, potrafił też się zmienić. Zmienił się pod względem takim charakterologicznym i myślę, że podobnie byłoby z Irvingiem. Powiedz mi już tak na koniec, czy ty w ogóle wierzysz w tą gdzieś tam utopijną sytuację, w której LeBron James miałby wrócić do Cleveland teraz, w tym sezonie, w tym roku? Jest na to jakaś szansa. Ja nie powiedziałbym, że stawiam na to, bo jednak teraz postawiłbym na wybór zawodnika z pozycji LeBrona Jamesa, co by trochę utrudniło całą sytuację. Ale jest na to szansa. Pojawiają się plotki, że jego dzieci już są zapisane w szkole w Ohio, że LeBron James sam mówi, że on będzie szczęśliwy wtedy, kiedy jego rodzina będzie szczęśliwa. Także to rodzina będzie wybierać, jakby gdzie chce mieszkać. Dla mnie to, nie wiem jak bardzo jego żona jest związana z Ohio, ale
Ja bym się zdziwił, gdyby przyszedł do Cleveland. Zdziwiłbym się, gdyby zrobił to tak szybko. Naprawdę musiałby prowadzić jakieś nieoficjalne rozmowy z zarządem klubu i już musieliby dogadywać się w sprawach tego, kto jeszcze może przyjść do drużyny i w jaki sposób może pomóc. Bo bez tego nie wierzę w powrót LeBrona, po prostu na zasadzie a wrócę, bo to już czas, bo ja nigdy nie chciałem odchodzić. To nie, to tak nie jest. Tak nie jest z LeBronem. On rzeczywiście będzie szukał najlepszej opcji dla siebie, dla rodziny i dla swojej, powiedzmy, kariery, tego legacy. I jeśli Cleveland odpowiednio się przygotują, może się tak stać. Wiadomo, on by musiał się wyoptować jakoś do końca czerwca. Nie wiem, jak to jest. 29 albo 30 czerwca i ma taki deadline. Ja myślę, że może się wyoptować, ale to może być trochę opcja taka, że wyoptuje się też Dwayne Wade i po prostu będą szukać tych rozwiązań, czy przechodzą gdzieś razem, czy zostają razem w Miami, a po prostu wyoptują się, żeby wziąć mniejsze pieniądze. No zobaczymy, jak to będzie, ale dużo, najwięcej tutaj zależy od samych Cleveland Cavaliers. Jeśli zbudują dobry skład, myślę, że David Blatt też jest w stanie przyciągnąć zdecydowanie bardziej LeBrona Jamesa niż sprawdzony już przez LBJ-a Mike Brown. Ty, jak rozumiem, najbardziej byś się ucieszył z sytuacji, gdyby LeBron James wrócił. Ucieszyłbym się zdecydowanie. No, chyba każdy kibic w ogóle ucieszyłby się, jeśli LeBron James przyszedłby do jego drużyny. Nawet w kibice Oklahomy, gdyby dwóch najlepszych zawodników ligi miało grać obok siebie, co też jest możliwe za bodajże 2 lata. No ale nie wiem, jak to wyjdzie przez ten draft chociażby. No, przez to, że Cleveland są zmuszeni do wyboru Jabariego Parkera albo Andrew Wigginsa. Wiadomo, tam jeszcze na workouty przyjedzie Dante Exum, ale no nie, to tej opcji w ogóle nie zakładam. Nie w sytuacji, kiedy jest Kyrie Irving. Tak, a przyjście LeBrona Jamesa i trzymanie na przykład Andre Wigginsa na ławce rezerwowych to trochę takie jak granie takich nierównych minut Antonym Bennettem przez Mike'a Browna. Po prostu takie marnowanie talentu i przestraszenie chłopaka, który raz wychodził na 30 minut i dawano piłkę w ostatnich minutach wyrównanego meczu, a za chwilę mówiono mu, nie, wiesz co, dzisiaj założysz garnitur, nie? To dzisiaj w ogóle nie wyjdziesz na mecz. I bez sensu byłoby wybieranie kogoś na pozycję numer 3, kiedy możemy mieć LeBrona Jamesa. Dlatego jeśli odpadł Embiid, to bierzemy kogoś z dwójki Wiggins, Parker i myślimy o innej budowie, o wymianie Deona Waitersa, być może wymianie Tristana Thompsona razem z nim. Może jeszcze Varejao, jeśli ktoś dalej wierzy, że on, no wiadomo, on może być jakimś efektywnym zawodnikiem, ale nie boi się jego kontuzji. I jeszcze w taki sposób obudować ten skład, ale wybierając SF-a, zapomnieć o LeBronie Jamesie. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast. Dzięki bardzo, że byliście z nami. Z tej strony Wiesz co? Piotrek Zarychta, był też z nami Czarek Szwarc. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zastanawiają, czy on da radę przyjść.